Rozdział pierwszy. Nie jesteś swoim umysłem. Największa przeszkoda na drodze do oświecenia. Oświecenie. Co to takiego? Pewien żebrak od ponad trzydziestu lat siedział przy drodze, aż tu któregoś dnia nadszedł jakiś nieznajomy. Ma pan trochę drobnych? wymamrotał żebrak, machinalnie wyciągając rękę, w której trzymał starą czapkę do bejsbolu. Nie mam niczego, co mógłbym ci dać, odparł przechodzień. A po chwili spytał: Ale na czym ty właściwie siedzisz? Och, to tylko stara skrzynka, odpowiedział żebrak. Siedzę na niej odkąd pamiętam. A zajrzałeś kiedyś do środka? zapytał nieznajomy. Nie, odrzekł żebrak. Po co miałbym zaglądać? Tam nic nie ma. Może jednak zajrzyj, powiedział przechodzień żebrak zdołał podważyć wieko, ze zdumieniem, niedowierzaniem i uniesieniem stwierdził, że skrzynka jest pełna złota. Jestem właśnie tym nieznajomym, który nie ma ci nic do ofiarowania i radzi sprawdzić, co jest w środku. Nie w żadnej skrzynce, tak jak w przypowieści, lecz jeszcze bliżej, w tobie samym. Ale przecież ja nie jestem żebrakiem, odpowiesz. Ci, którzy nie odnaleźli swojego prawdziwego bogactwa, czyli promiennej radości istnienia, wraz z towarzyszącym jej głębokim, niewzruszonym spokojem, są żebrakami, nawet jeśli opływają we wszelkie materialne dostatki. W świecie zewnętrznym rozglądają się za ochłapami przyjemności, spełnienia, potwierdzenia swoich racji, szukają bezpieczeństwa lub miłości a tymczasem we własnym wnętrzu noszą skarb, który nie tylko zawiera w sobie komplet wymienionych dóbr, lecz jest nieskończenie cenniejszy niż wszystko, co świat ma do zaofiarowania.